Cześć ludziowie! Dobra, czekajcie, muszę sobie to głośniej zrobić. Może być tak? Dobra, bierzemy Strzyksona. Bigos w strzykawce. Przyda nam się już w tym momencie, z tego co widzę. No, dziabaj! Kurczę, jakie to jest pyszne, normalnie obiad. Mamy jakiś straszny ból głowy. Prawdopodobnie braliśmy udział w jakiejś niezdrowej imprezie. Przepraszam. Byle się trzymać ściany. Dzień dobry. Nie tędy. Przepraszam. Dzień dobry pani. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Dobra, już wracamy do świata żywych. No. Telefon. Włączmy telefon. Telefon chciałem. Jak go się ogląda? Coś tam widać na tym telefonie, ale nie wiem, to pewnie się jak coś tam czuje. Are you okay? You better come home now. I'm getting worried, tak? Że zaczyna się martwić. Ktoś się o nas martwi. Słuchaj, to jest dobry znak, że ktoś się o ciebie martwi. Ja tu podyszę trochę w mikrofon. Dobra. Nie podoba mi się ta rozmazana wizja. Volkswagen na numerach powinien być szwedzkich, ale wygląda jak wszystkie inne rejestracje. O, crap! Proszę pana, nie mam amunicji. Cholera. Przepraszam, to na pewno jest milicja, a ja przecież pijany po ulicy chodzę. Uciekłem mu. Tak, Roland Street. Ty, ten gościu za tobą w animacji jest jeszcze, wiesz? Musisz się dostać do Saxon Avenue, tak. Dobra, a ten gościu za nami tu ciągle z nami próbuje flirtować. Halo, milicja! Milicja, on mnie tu z młotkiem. Zaraz. Stasiu, co robisz? Ja już tu byłem, prawda? Ale ten gościu będzie za głupi, żeby wejść tu po schodach. Mam nadzieję. Gdyż zamierzam się... Aha, nie muszę się wyposażać, bo mam to w Quick Selekcie. No tak. No nie. Dobra. Chociaż w tej chwili telefon nam nie jest potrzebny. Drzwi zamknięte. Czyli... Teoretyzując, można by znaleźć klucz. Nic, no zbijmy tego gościa. Tego domorosłego stolarza. Au! Masz. Nie miałeś nic przy sobie? Nie. Ta rozmazana wizja zaczyna mnie już irytować. O, rower znowu. Stasiu, co robisz? O, i Audi. Chyba setka. Stary, ale jary. Toyota Yaris. To jest moja Elka. Kiedy jeździłem, znaczy nie taką, trochę nowszym modelem, ale jakąś taką, no bardziej czerwoną taką właśnie. Przepraszam za dyszenie w microphone. Dobra. Tu jest przystanek i może... Tu? Co to jest? Wygląda jak drzewo, ale ja mu nie ufam. A...
Stasiu, rozumiem, że jeździsz samochodzikiem, ale jakby ci to powiedzieć? Rozprasza mnie to, wiesz, rujnuje mi to. O kurcze! O kurcze! Idź stąd, masz coś ci z uszu wyłazi. Ktoś ci na makaron na uszy nawinął. Cholera ty. Co to jest? Wygląda jak rura od odkurzacza. To z pewnością jest rura od odkurzacza. Cóż innego mogłoby to być przecież? Przecież gościu na pewno nie chciał się powiesić na własnym jelicie, nie? Uwielbiam rozgałęzienia w kanałach. Dzień dobry. O, amunicja do strzelby. Skoro jest amunicja do strzelby, to warto się zaopatrzyć w strzelbę chyba. Nie wiem, no fajnie by było móc zapisać w dowolnym momencie. To są takie puste rurki? Tutaj to jest pusto na pewno. I tutaj też pusto. No dobrze. A teraz, moi kochani, wierni słuchacze i telewidzowie w jednym, gdyż... A! To było jelito. To musiało być jelito. Oczywiście, że to był korzeń tego głupiego drzewa i jest magnetofon. Jesteś beznadziejny. Ty też. No przecież to jest wbrew logice. To było bez sensu. Tego się trzeba będzie ubić, ale najpierw robimy zapis. Tutaj, saving progress, yes. Stasia się bawi policyjnym samochodzikiem. A ty dalej ten młotek trzymasz? Nie boję się twojego młotka. No dobra, boję się troszkę. Dlatego masz. A przepraszam. Dziękuję. Dziękuję panu za współpracę. Cześć Stasiu, skoro tu już jesteś, mógłbyś troszeczkę rozerwać moich widzów i zaśpiewaj im troszkę. Jeszcze trochę. Dziękujemy wszyscy, brawa dla Stasia. Stasiu poprawił nam humor w tej mrocznej grze, śpiewając nam swoją ulubioną piosenkę pod tytułem. Pod jakim tytułem to piosenka, Stasiu? Aha, piosenka jest sama w sobie tytułem po prostu. To jest nowatorskie podejście do muzyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dobra. Mamy pistolet z amunicją i idziemy dalej. Nie zawahamy się go użyć. Aha, tu trzeba będzie trochę wskoczyć. No. Wskoczyć i kucnąć? No przecież tu musi się dać wejść. Tak. Musi, po prostu musi. Tak. O, widzisz, udało się. Stasiu, więcej wiary w tatę. Więcej. Jak to nie? Mój syn jest bardzo nieposłuszny, wiecie? Cokolwiek mu mówię, to on mówi nie. Dobra, spróbujmy pałką zbić. Wow, udało się, pałka jest dobra. A i tu jeszcze. O nie, radiowóz policyjny rozjechał mi ramię. Tak. Dobra, wyszedłem tutaj. I przyszedł pan z odkurzaczem. O, drugi pan z odkurzaczem, kurde. Ej! Ej, to was tu za dużo jest.
Nie. Load game. To było tu. No dobra, wyskoczymy na nich ze strzelbą, po prostu znając już bieg wydarzeń. Przyjacielu, nie rozjeżdżaj mi ręki. Proszę. Dobra, nie będę was zanudzał oglądaniem tego samego jeszcze raz. Dobrze. Panie z odkurzaczem. Halo. Skąd on przybiegł w ogóle? Stasiu, proszę cię, nie męcz mojej dłoni, która w tej chwili... No weź, Stasiu! Mówię ci, nie jeździ tacie po ręce samochodem. Nie teraz. Kurde, jako to szybko biega. Ej, nie za dużo was? Dobra. Nie lubię się z wami bawić. Cholerna deska. Idźcie stąd, młotkowcy, kurde. Gdzie ten pistolet? Ja pierniczę. No właśnie tu. Wiesz, ty idioto, kurde, no. Wiesz, to idiota. Się zdenerwowałem. Dobra, teraz wymyśliłem nowatorskie podejście do problemu. I będę biegł po prostu. No rozwal tą deskę, kurczę. Co za kretyn, no. To było głupie podejście do problemu. Dobrze, jak się okazuje, nawet tu nie mogę wrócić. Wystarczyło, że wyszedłem. Wizję dalej mam niewyraźną. Pistolet przeładowany. Spróbujmy ich jakoś załatwiać po kolei, jeśli to tylko możliwe. Powolutku, systematycznie. Jeden mniej. Dobrze. Stąd wybiega... Aha. To już mamy dwóch na karku, tak? To już mamy trzech na karku. Kurde, zacznij mnie ze wszech stron. Ze wszech miar przecie. Dobra. Przydałby się bigos, którego oczywiście nie mamy. Daj mi pistolet, bo... Dobra, ilu ja ich zabiłem? Przydałby się bigos, bo jak widzicie, no znowu chwieję się. Tu jest to głupie drzewo, które najprawdopodobniej nie pozwoli mi przejść. Obojętnie, a już nie mówiąc, żeby mi dało jabłko. Dobra, spróbuję tą deskę rozwalić na odległość. Bardzo dobrze. I teraz będę mógł... Stasiu, czy ty musisz... miotać tym przedmiotem? O, krepiszon. Dobrze, że jesteś przywiązany. Normalnie bym koło ciebie postarał się przejść niezauważony, ale boję się, że mi walniesz młotkiem i będę musiał to zrobić jeszcze raz. Dlatego poświęcę na ciebie te trzy pociski. No mógłbym dostać młotkiem od niego. Nie ma tu bigosu. Bigos! Powiem wam, że tą strzelbą jestem mocno zawiedziony. Dwa rowery. Staszek, please. Szukam bigosu, no. To co z tego, że w strzykawce, no. No i czepiasz się, wiesz? Szczegóły jakieś. Weź mnie nie strasz, kurczę. Podły główny bohater, jak on się tam nazywa? Simon Pegg. Znacie Simona Pegga? Świetny, świetny. Jak to nie? Ja znam.
Stasio nie zna. A bo nie oglądałeś Shaun of the Dead? To jest trudne pytanie. Żona zapytała mnie, z kim ja gadam. Dobrze. Troszkę wytrzeźwiałem. Kilka młotków w łeb i od razu człowiek trzeźwiejszy. No to wejdźmy tutaj. Bigos, proszę, Bigos. Tu zapalimy sobie światło na wszelki wypadek. Tu powinien leżeć magnetofon, właśnie tu pod mymi stopyma. O, świetnie. Świetnie, Stasiu, proszę cię. Wziął sobie, zawiązał, słuchajcie, samochodzik na sznurek, albo mama mu zawiązała. Chodzi i macha tym samochodem i co chwilę dostaje. Dobra, czy tam są drzwi? Mam plan. Geronimo! I to było najlepsze tam, po co się tam z barachłem tam tarzać. Widzicie? Dobra, zapisuję to i na dzisiaj starczy. Construction site. Zapisujemy tutaj. I na dzisiaj starczy. Naprawdę dość. Najwyżej zobaczę, co tu za rogiem jest. Schody i znowu wychodzimy na dwór. Na zewnątrz wnętrza, jak to się ostatnio wyraziłem. I can't open it. Oh no. Ale tutaj możemy iść jeszcze. O, i tak, oczywiście, co robi Stasio? Przychodzi i no, najlepsze, co może zrobić tacie podczas grania, położyć mu się na ręce, w której trzyma myszkę. Jakbyście się zastanawiali, jak to się dzieje, bo pewnie wyobraziliście sobie, że nagrywam to siedząc przy biurku. Otóż nagrywam to siedząc na kanapie, a myszkę mam na takim czymś, nazwijmy to poduszką z czymś jeszcze i to mi służy za podstawkę pod myszkę. Świetnie się sprawdza, nie jeden mecz CS-a w ten sposób zagrałem z dość dobrym wynikiem. Dobra, miałem kończyć, a ja się tutaj rozwodzę. Zapraszam Was do następnego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jesteśmy dalej pijani, więc w następnym odcinku znowu będzie historia. O, niechcący już w tym odcinku jest jakaś historia. Znowu ty. To było dobre zakończenie odcinka. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do następnego i musicie zobaczyć, co tu się będzie dalej działo, bo ja sam nie wiem. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.